Okej. Wracamy, jedziemy dalej. Tu jest pełno, naprawdę pełno rzeczorów. Od cholery minerałów. Nie było. Nice. Czyli nogę ci zjadę. Basically that's what she said. Fajne. A jakby tak... O Jezu, te ciężkie. Chciałem to puścić. Nie włączyć to. Aha, F się upuszcza. Muszę sobie czymś piznąć, żeby to przewrócić. Taboret też wam zrecyklinguje. Fajnie by jakby zadziałało to tak jak ja myślę. O kurwa, wypadnie. Dobra, więc teraz tak. Nie tak. Nie 6. Jeden. Zabrzyj to. Nie wleczę. Plum. O Boże. Ale chuj nie skrajne, mało tego dostaje. Bardzo. Czy ja mam kod do ciebie? Nie mam kodu do ciebie. Nikt nie ma kodu. Przepraszam. Przepraszam. O. O. Mamy kod. Fajnie. Zajebiście wręcz. 16,75. O Chryste. Ile... Aha, dobra. Never mind. Myślałem, że to jest 100, a to jest... Tego się nie spodziewałem, szczerze powiem. Już chciał, kurwa, szarżować we mnie. Cześć, Jergen. Spróbuję, że nie mam... Nie mam... Cholera. W sumie...
Morgan. Ojej. Nie no, no fajnie się dzieje, no. Spak. Giry mi drętwieją powoli. Zbyt dużo, zbyt mało czegoś gdzieś w organizmie mieli. I mi noga umiera, kurwa jebana mucho. Idź w cholerę leć. Wyjdź. Gdziekolwiek. Spadki klatek, spadki klatek. Mogę się naprawić? Mogę. Śmieci mam znacznie więcej, a tam jak wrzuciłem ten zasrany granat, dostałem mało. Bardzo mało. Czemu mam takie dziwne wrażenie? Idź stąd! Hop! Hop! Dziękuję. Hop! Gówno. Niepotrzebnie to nawet wyszedłem. Tędy. Jezus! Idź, 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 idź. Kurwa, nie tym. Spierdala. Kurwa, jest! Weź te swoje plugawe maski. Nie tym. Aj. Umarły? Nie wiem co to jest, ale wolę na to nie wchodzić. Okej. A było to już kurwa tak bezpiecznie. Fajnie, moja amunicja poszła się pieprzyć. O ty! 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 Nie zapędzaj się! A co one tak jakieś... fioletowe. Uwaga! Kombinezon uszkodzony. Zgaśnij. Dobra. Fajnie. Zajebaliście. Będzie? A jeszcze jedno się zrobię. Od przybytku amunicji plecy nie bolą. Znaczy ją mogą boleć, ale minie. Tu już patrzyłem. Wszystko. Brzędzia. Wejrzyj mi morę. Naprawdę zwierciadło przede wszystkim, bo je rozdupcyłem. W międzyczasie jeszcze może... tak? Siła ognia. Jasne. To tyle.
Well, yeah, of course. Cernos też. Tempo nie spodoba. Nie spodoba ci się to, co teraz powiem. Musisz zniszczyć Telosa 1. I badania, i tyfony. Nic nie może przetrwać. No wiem. Łącznie z tobą. Ja wiem, jak to brzmi. Widziałaś, co te istoty potrafią. Są częścią ciebie. Jedna ich komórka na ziemi i przepadliśmy. Przykro mi. To jest jedyny sposób. January przeprowadzi cię przez proces samozniszczenia. Alex spróbuje cię powstrzymać. Ma alergię na porażki. Zbyt dumny, by wrócić do rodziców z podwiniętym ogonem. Wszystko zależy od ciebie. Powodzenia. Ostrzegałam cię. I już mnie nie ma. No cześć. Witaj Morgan. Jestem January 2035. Jestem operatorem. Na pokładzie Talosa 1 jest ich wiele. Jednak żaden nie jest taki jak ja. Morgan. Jestem twoim planem B. Moim pierwszym zadaniem było uwolnienie cię z symulacji. Drugim dopilnowanie, byś zobaczyła nagranie. Obydwa wykonane. Ciekawe. Udostępnione mi zostały nowe dyrektywy. System samozniszczenia Talosa 1 uruchamiany jest dwoma kluczami uzbrajającymi. Twój brat ma pierwsze. Ty miałaś drugi. Alex zniszczył twój klucz. Lecz ukryłaś jego projekt fabrykacyjny w archiwum. Właśnie tam musisz się teraz udać. Z zdobyciem klucza Alexa będziemy martwić się później. Tyfony szybko zajmują stację, Morgan. To będzie wyścig. Z nimi i z twoim bratem. Dzięki tej karcie dostępu dostaniesz się do głównej windy i wszystkich laboratoriów. Główna winda to najszybsza metoda dotarcia do archiwum. Wszystkich laboratoriów? Powiadasz? Kolejna sprawa. Poprosiłaś mnie... Co na wolę? Czyli tak, jako że mam dostęp ogólny... Nie, główny, nie tędy. To mógłbym sobie wrócić do tego laboratorium balistycznego i zobaczyć, czy mogę otworzyć, chyba. Chyba że jest potrzebna precyzyjnie karta do laboratorium balistycznego, wtedy niepotrzebnie tam idę. Może spauzuję nagranie? No tak będzie lepiej. Nie będę marnował cennych 7 minut, jakie mi pozostały na bezsensowne bieganie, jeżeli nie długi otworzyć. No i wyszło tak, że tam potrzebna jest ta dokładnie karta. Czy jest jakaś inna droga tutaj? Mam. Jest przejście przez laboratorium psychotroniczne. To właśnie tam tyfony wymknęły się spod kontroli. Uważaj na siebie. Szefowa ochrony Elazar. Kto do cholery wymówił? Cześć. Nie ma wejścia tam. Wyłączyły się jednocześnie. Na pewno zrobiono to ręcznie. Szlak. Najpierw dają nam te śmieszne pukawki. Potem każą niańczyć naukowców, a wreszcie rozpętują piekło i nas zamykają. Transtar będzie potrzebował armii prawników, gdy tylko dotrze na ziemię. Do wszystkich na stacji. Przejdźcie w bezpieczne miejsce. Prawcy obywateli, wszyscy podłogę, kupić. Jebane muchy. Skaluję.
Leipzig. Dostęp ogólny? Nie, bo po co? Ta karta jest bezużyteczna. No bo wszystkich laboratoriów chcę wejść, no tam. Wyjście, kurwa. Co i gówno? Do działu psychicznego. Super. Dzień. How about kot? Nie. Neuromody. Ile tego mam? Nie wiem, kurwa, bo nie widzę. Kurwa. Aha, fajnie. Dostałem 4 neuromody, które zużyłem z powrotem. Great, mate. Okej. Nie, odejdź. Oznaczę to miejsce na twojej mapie. Skoncentruj się, gdy zdobędziesz kartę. Mam złe przeczucie, jak już takie cholery na mnie lecą, to kurwa, co będzie później? No, na cały statek się teleportować, kurwa, i mackami mnie rzucać, kurwa, po suficie, no? Cześć, daj mi rzeczy. Okej. Dział psychiczny. Zobaczymy. Wokół rozsegiego satelity Worona, jeden, który natknął się na tyfony w 59 roku. Super. To jest na pewno dobry powód, żeby tu wejść. Wręcz nie wiem, co lepszego mogło być do roboty na całym zasranym statku. Okej.
Seems that it works. Glukasysta, co? Coś jak insulina? Narzędzia. Sterowanie drzwiami. Aha, pobierz. Great. Dziękuję. O, w pizdu. Wróć. Dobra. Zapomniałem, że z tego się nie wychodzi, że pieprz nie ma sposób. Aktywacja. No! Ty gniocie! Chcę widzieć, co mi da skakowanie wieżyczki. Ze sobą. No i się nie rozstawiła. Nie! Spierdalaj. Super, taki z niej pożytek, że ja pierdolę. W dupie mam taki biznes. Umarły. O, serio? Czemu to się do cholery nie chciał połączyć? Jezu. Co? Coś jeszcze mam takie rozczłonkowane tutaj? Dawaj mi to działko. What? Okej. Nie. Psychoskop stanowił przełom. Obok neuromodów to najważniejsza technologia na Talosie 1. Używaj go do skanowania tyfonów, jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób funkcjonują. Poza tym, ty tego wynalazłaś.
Inżynieria, czy ja mogę... Okej. Aha, siła 3, super. Zajebiście. Jezu, zdejm to z głowy, proszę. Jestem komandos. Aby przejść dalej, należy posiadać psychoskop. Cześć. Badanie ukończone. Skalowanie. Obrazowanie neuronowe wykazuje potencjał psychoaktywny na poziomie bliskim maksymalnego. Okej, okay, nie wiem czym jesteś, nie wiem po co tu jesteś, ale to by było na tyle w tym odcinku. Cześć czołem, do następnego razu, który będzie za niedługo. Chyba, że coś mnie zje. Na razie, trzymajcie się ciepło.